Dzień dobry, w Galerii Podlaskiej jesteśmy, ze mną pan Maciej Falkiewicz, artysta, malarz, nie z miasta Łodzi pochodzi, z Lublina. Panie Maćku, która to już pana wystawa w Białej Podlaskiej i ogólnie, jak to jest z tymi wystawami? Czy to jest w życiu artysty jeden z najważniejszych momentów w ciągu sezonu? Znaczy, ja mam inny stosunek w chwili obecnej do wystaw swoich. Inaczej odbierałem, inaczej przeżywałem, jak byłem młodszy, czy bardzo młody. A teraz to już tak powiem, że nie zawsze mi się tak chce. Z tego względu, że jak to delikatnie powiedzieć. No, że po prostu mi się nie chce. Pogoda. Zwalmy to na pogodę. Jak mi się tłumaczy, że na mnie wpływa właśnie pogoda, nastroje różne, nie? Nie, może tak dzisiaj nie mam nastroju w ogóle. Kolorowy pamiętnik. Jakie prace zobaczymy na tej wystawie? Kolorowy pamiętnik. Dlaczego akurat taki tytuł? No, taki tytuł, że to są prace malowane w różnych latach. I myślę, że tu też będę konsekwentny, że jak dożyję, to mi obiecują tutaj Bialczanie wystawę 29 października. To jest dzień moich urodzin. Duże pomieszczenie, co mi się bardzo podoba, co mnie jakoś tak zachęca do kończenia niektórych prac niedokończonych. Że mógł naprawdę dużo powiesić dla kolejnych, akwarel, pastele. No i te prace, które udało mi się jakoś zachować z czasów studiów. Także to jest też dla mnie bardzo miłe, no bo... Twoje osobiste skarby, panie Maćku. Proszę. Twoje osobiste skarby, panie Maćku, z czasów studiów. No, osobiste tak. Jakiś taki człowiek troszkę umrze, jestem. Posłuchaj. Sentymentalny. Sentymentalny. Posłuchaj, dzisiaj podziękowałeś kilku osobom, między innymi paniom, kobietom, które zechciały pozować. Sporo jest tutaj obrazów, które przedstawiają panie, kobiety, ich twarze, ich figurę. Może kilka słów o tym, jak do tego doszło, że akurat tego typu malarstwo i tego typu serię obrazów postanowiłeś wypuścić? Znaczy nie serię, mnie to też irytują takie sprawy, że ktoś nagle jest pierwcą pewnego tematu i to w ogóle robi, bo to się podoba. Oczywiście też dochodzi do komercji i tak dalej. I to też tak, że ci, którzy kupują, to mówią, a ty nie masz, to kup, bo ja mam i tak dalej. To jest tak, dla mnie to jest w ogóle. Inaczej to odbieram. Jak lubię malować to, co mi się podoba, na co mam ochotę. I to jest taką zachętą do takiej pracy, że wtedy zapominam o innych tematach, tym się zajmuję. Jak się uda, to świetnie, jak nie, to nie, to trudno, ale maluję to, co naprawdę chcę malować. Czy trudno stać się modelem dla pana Macieja Falkiewicza? Co musi mieć dana osoba w sobie? No, czy trudno? No, to jest też dziwnie, bo dziwnie pozują, się kręcą, to tamto, albo zacznę, nie mogę skończyć, bo ktoś nie ma czasu i tak dalej. No, są różne sytuacje. Ale są też i takie modelki, które są bardzo cierpliwe, podwują chwilę odpoczynku, prawda, wraca się do tematu i to jest też dla mnie też ważne i bardzo sobie to cenię, właśnie też takie modelki, które w końcu wiedzą, czego chcą. Wiedzą, że jestem malarzem, a że w tej chwili jest osobą, która pozuje. No i jest taka więź twórcza. Jak doszło do tego, że stała się pani modelką pana Maćka? No, myślę, że to urok pana Maćka taki. Z
urok pana Maćka, tak? Tak, niesamowita osobowość. Jak wyglądała praca z panem Maćkiem? Bardzo jestem zadowolona, że mnie namalował, bardzo jestem tego zadowolona, gdyż w tych czasach, gdzie rządzi Instagram, filtry, czy są bez skazy, jednak to jest takie naturalne, prawdziwe. Na co dzień ludzie mnie postrzegają jako osobę bardzo wesołą, rozgadaną, ale nie zawsze taka jest. I to mi się podoba, że ujął to na obrazie. I świetnie wyszło, prawda? Bardzo. Bardzo jestem zadowolona i cieszę się, że będę miała w domu taki portret. Jednak to jest taki bezcenny. Obraz malowany pędzlem Macieja Falkiewicza. Dziękujemy za rozmowę. Pytanie, czy Bóg, Janów Podlaski, trener Burzańskie, trochę mniej już widzę tego w twoich obrazach. Czy to jest zmęczenie materiałem już, tematem, czy po prostu już wszystko, co mogłeś namalować, nad Bogiem namalowałeś? Znaczy powiem tak, że ja nie do końca rozumiem pytanie. A. Polska jest tak pięknym krajem, dobrze, że są też inne rzeki. Kontynuuj. I jest Wisła, jest Wieprz, rzeka. Krzna. Krzna, wszystko jest, tylko trzeba też to widzieć i tak dalej, a nie się ubierać, że taki temat to najważniejszy i tak dalej. Ja mam, może tutaj nie mam tych, które malowałem w Kazimierzu, w Janowcu, prawda, i tak dalej. No, kupę lat wcześniej, oczywiście i tutaj i Bóg, i tam przy stadninie takie było ten dom. Czego ci życzyć? Dobra, Maciek, na spokojnie. Czego ci życzyć teraz? Cierpliwości. Do mnie też. Też, tak. Dziękuję za rozmowę. Waldemara Golanko spotykamy na wernisażu Macieja Falkiewicza. Pan Waldek przygotował specjalną niespodziankę naszemu bohaterowi dzisiejszemu. Artyście, są to dwa wiersze opisujące zarówno jego twórczość, jak i portret artysty, w którym pani Renata Sobczak, czyli dyrektor Galerii Podlaskiej, wyczuła zapach Bugu, łąk, pejzaży. Także rzeczywiście wiersze są niezwykłe. I teraz poprosimy pana Waldka, żeby nam to odczytał, te dwa wiersze. Postaram się jakoś to zrobić w miarę dobrze i płynnie. Pan Maciej z Lublina, a nie z miasta Łodzi pochodzi. Za to osiadł w Białej Podlasce. Błagam o łaskę, nie na Alasce. To takie przygraniczne miasteczko nad rzeczką. Bogu dzięki, że nasz świat niewielki, a on maluje konie, araby, a żaby na aby i babeczki takie dorodne, piaskowe, które mogą zawrócić w głowie, wyborne i smakowite. Kocham cię, życie. Co jeszcze zmaluje mistrz pędzla, nikt nie wie. 80 mgnień wiosny, poranek radosny, 4 pory roku, w Janowie pokój, nadzieję na jutro, czekają płótna. Obrazów tyle ma w głowie, że i pojąć trudno. Taki oryginalny 80-latek, choć nie wygląda. Bez wąsa dałbym mu 100 na pół, a po 50 według jego młodość starych się zaczyna. Mistrz wspominał, że to nie jego wina, że tak maluje, że farba kosztuje, a impresja trwa krótko. Ale nie tracił czasu i bez hałasu i rozgłosu znalazł sposób na życie. Wziął sprawy w swoje ręce, pędzle, sztalugi, blejtramy i stworzył świat nieznany dla nikogo dotychczas. Artysta. Realizm od brązowy. Pejzaż od słoni. Martwa natura w akcie ożyła. W pędzlu i w jego wyobraźni siła. Jeżeli warto było przyjść dzisiaj do galerii, nie dla Macieja, a kolorów, którymi wzbogacił płótna i świat, cenzuro, sztuka okrutna, oceń dorobek lat.